Multivan i Sycylia na pierwszym. I... Oczywiście nie mogło się obyć bez przygód. I cała nasza wyprawa stoi pod znakiem zapytania, i to konkretnym. Wariat! Szczęśliwej drogi, już czas! Musimy kupić siodełka, bo po tym wczorajszym dniu strasznie bolą nas dup. Recepcja jest zamknięta. Tam stoi nasz samochód. Dzień dobry. Dzisiaj zostajemy we Wrocławiu, bo jest zbyt pięknie, żeby zmarnować ten dzień na jazdę. Ciągle jesteśmy w drodze na Sycylię. To jest nasz dzień trzeci. Powinniśmy już jechać na południe, ale tak naprawdę... Czy nam się śpieszy? Pierwszy raz w tym roku, krótkie. Śniadanie, bo dzisiaj rowery, znajomi i trzeba naprawić klimatyzację. W ogóle też to powinniśmy dzisiaj zrobić? Oznakować nasze rowery naszymi naklejkami. Naklej na twój i na mój nie i będzie wiadomo, że moje to moje, a twoje to twoje. Nie no, masz też mieć naklejkę, tylko naklejmy w innym miejscu, okej? Okay? To dzisiaj będzie znakowanie bydła. Czy chcesz? Wypadek. Bardzo ładnie. Ja też przez to wygląda, jakby był z wypożyczalni. Go. Serio, uważam, że to jeden z naszych lepszych zakupów. Zaraz po Multivanie, Sycylii, Multivan i Sycylia na pierwszym i bajki na kolejnym. Nie zjedzą nas, ale śliczne. Miłego dnia. Pamiętajcie, jak ktoś do was krzyczy z roweru i się uśmiecha, nigdy nie odmachujcie. Nigdy. No. Teraz mam próbę, jak ty wyćwiczyłam. Co ty robisz? Porąbało cię? Wariat! Dosiadamy naszych rumaków. Już czas? Dzięki. Szczęśliwej drogi, już czas! Pie masz! Nara! Bye! Cześć, Sonik! No i jedziemy. Klimatyzację musimy naprawić, albo naprawić, usprawnić, bo coś nam słabo grzeje chłodem. A później z moimi synkami na obiad i z Paulą. Jest niedziela. Łukasz zgodził się, żeby nam nabić klimatyzację, sprawdzić, odessać, nabić. Trwa to już ile? Z pół godziny? No, jakoś no tak, ale musi tyle trwać, prawda, czy nie? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Na szybko, niedobrze. Także dzięki ci bardzo, że w niedzielę zdecydowałeś się to zrobić. Nie ma problemu. Pozdrawiamy. 730 033 470 we Wrocku, dzwońcie. Tylko niekoniecznie w niedzielę, nie?
Nabiliśmy układ czynnikiem, tak to się nazywa? Tak, czynnikiem. I się okazało, że nie trzyma zaworek jeden, nieszczelny jest. I co to ten facet odpierdziela? W związku z tym, że jest niedziela i nie ma tego gdzie kupić, wykręca zaworek od swojej dziewczyny z samochodu, którą serdecznie pozdrawiam. Jak ma na imię? Karolina. Karolina, dziękujemy Ci bardzo, że opróżnimy Twoją klimatyzację, żebyśmy my mieli sprawną. Także on wykręca zaworek od niej z samochodu, przełoży do naszego, a później niech on się już martwi, bo to w końcu jego dziewczyna, nie? Okej, to oczywiście nie mogło się obyć bez przygód. I cała nasza wyprawa stoi pod znakiem zapytania, i to konkretnym. No bo jednak może będziemy musieli czekać tylko do jutra, ale coś z zaworkiem jest kłopot i jak będzie pasował z tej Ibizy, no to wszystko się fajnie ułoży, ale jak nie, jednak on to porozbiera wszystko i nie będzie pasowało, no to bieda, będziemy czekać do poniedziałku, wtorku, nie wiadomo. Aha, Śnieżki, dzięki za koszulkę. Ej, jedzie. Nie, to nie on. Dzień dobry. Mateusz. Ciepło dzisiaj, co? Dzięki, na razie. Siema. O, dzień był intensywny. Daliśmy sobie na tych rowerach ostro. Dziękujemy Wam za wszystkie lajki. A jakbyście byli tak uprzejmi i napisali, dlaczego Wam się w ogóle chciało obejrzeć ten film, to bylibyśmy bardzo wdzięczni. Trochę chaosu dzisiaj, a jutro... Tamten się zgubi teraz. To co? Dzisiaj praktycznie wyjeżdżamy z kraju. Musimy zajechać do sklepu rowerowego i kupić... Musimy kupić siodełka, bo po tym wczorajszym dniu strasznie bolą nas dupy. Natalka pracuje, musimy iść do auta i zrobić w nim porządek, bo woleliśmy jeździć tymi rowerami zamiast przygotować dla nich miejsce. Dlatego teraz musicie iść ze mną i zrobimy tam jakiś sensowny ogar. I będę chciał te rowery po prostu zamiast mieć tego całego bałaganu umieścić w tyłu samochodu, żeby nam po prostu nie przeszkadzały w czasie jazdy. I najlepiej będzie po prostu ten bałagan, który tu widzicie, schować, a rowery przeniesiemy tu, ale nie tak jak teraz są, tylko po prostu postawić siedzenie i stawiać je na pionowo z tyłu w bagażniku. Do roboty! No i właśnie tak to wygląda. Tu jeszcze mamy trochę rzeczy. To jest. Są trochę naszych bagaży. Bagaże są też w pokoju. Tak wyglądają nasze poduszkowe sprawy i kołdrowe. Dwa rowersy. I tutaj teraz podnosimy oparcie, żeby w czasie jazdy rowery mogły stać z tyłu. Jeszcze drugi fajrant. Chyba nie wejdzie. Jest tu co prawda wgłębienie, ale... Nie! A tak by było fajnie, mielibyśmy cały tył dla siebie. Jednak cały mi... Sterny plan też w piz... Wszystko od nowa do roboty. No i pół godziny później, po rozmowie z miłymi panami,
którzy podziwiali wszystko, i rowery, i samochód. Wszystko jest ułożone, ale wiecie co, mam wrażenie, że to się chyba jednak nie przyjmie, bo za dużo jest roboty z tym przekładaniem wszystkiego, żebyśmy położyli się spać i żebyśmy wyciągali te rowery, także... Przez kilka lat mieszkaliśmy właśnie w tamtym miejscu, w tamtym bloku, we Wrocławiu, i nawet jestem na Google Maps, na Street View. Było, wiecie, w czasach... zamaskowanych. Po wczorajszym dniu tak nas bolą te miejsca, gdzie się łączą plecy z nogami, że każde siodełko wydaje się twarde. Mamy siodła. Kupiliśmy to w centrum rowerowym. No mają... rozmach skurwysyny. Właśnie mijają 2 godziny od czasu, jak wyjechaliśmy z hotelu i jesteśmy dalej we Wrocławiu, z tym, że na Bielanach teraz. Jedziemy coś zjeść i teraz już trzeba wyjeżdżać, bo mamy w planie... Dobrze, że mamy błonnik, bo po takim jedzeniu... Czy kolor tego różowego, pomarańczowego sosu słodko-kwaśnego na pewno jest naturalny? 527 km, 5 godzin, 45 minut. Czas się ruszać. Pięć godzin i jedna minuta. Muszę zajść po kawę, bo jestem nieprzytomny. Nie będę tankował. Zapłacę tylko za autostradę w Czechach i zobaczymy, po ile tam będzie paliwo. Bo to generalnie złodziejstwo w biały dzień, czy nie? Mamy korek, a do celu zostało nam 2 godziny. 18:19, idziemy coś zjeść, bo Natalka zgłodniała. Dokładnie 30 zł i 27 groszy. Tyle kosztował nas butter chicken. Nie wiem, czy w Polsce dostanie się coś takiego w tej cenie, a poza tym jest bardzo, bardzo smaczny. Postanowiliśmy jakiś czas temu, że będziemy brać kolację na spółę albo małe przystawki. I to działa. Patrzcie, co jeszcze kupiliśmy. Na poli kafe? Na niedźwiedzie. Może na psy. To by się nie przydało nigdy. Oby na psy z dwojga, jakbym miała wybierać. A dzisiaj na dzika? Dzisiaj dzik się sam spłoszył, ale obserwował nas. No. Tankujemy na ostatniej stacji przed Austrią. Jest paliwo po 40, 90, tych
takich chalerzy. Ale to jest dużo pieniędzy czy mało, bo ja nie wiem. 288 milionów tysięcy, nie wiem. Camping jest otwarty, ale recepcja jest zamknięta. Zajmiemy miejsce. Następuje teraz chwila prawdy, bo rowery na noc mają być przenoszone naprzód, na przednie siedzenia, żebyśmy mogli normalnie rozłożyć łóżko. Sprawdźmy, czy to się w ogóle uda zrobić, bo trzeba będzie pewnie kierownicę schować i coś regulować z fotelami. Do dzieła! A w ogóle, Zuzia, wiesz o tym, że to będzie nasze pierwsze spanie na podwójnym materacyku? Wiem. No to za chwilę relacja z tego, jak się na nim spało. Oczywiście wyszło nieporozumienie, jak płaciłem za kemping. Tajemnica jest, że tutaj jest spalenie. Zabieramy was teraz na sznycla. O, stój, moment. Patrzcie, po czym będziemy jechać. Fajny ten Wiedeń, jest taki ofowy. Tego mają jeszcze. Co prawda to jest prezent od mojej szwagierki. Natalka, dziękuję ci, ale wiesz, że ja nie piję, ale coś czuję, że uszczęśliwimy kogoś innego. Jak oglądałaś, to daj jej znać w komentarzu, czy się wściekłaś, czy nie. Ktoś będzie miał dzisiaj niestandardowy dzień. A to zielone, to nawet nie wiem, co to jest. Żygi pewnie. Ja nie jem słodyczy, bo chcę mieć energię i powera na rower. Ale wiesz, że one są elektryczne, nie? Pato. Natalka musiała wziąć pierogi przed wyjazdem z Polski, bo jej się będzie tęskniło. I wzięła tego pieroga, czwartego nie zjadła właściwie, bo się do niej uśmiechał. Bierzemy sobie, postanowimy... Ale mnie kopnęło. Będziemy w Czechach zamawiać jedzenie. Co pani tutaj do ludzi kaszle?